Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikację do Gothica. No i powiem wam, że miałem troszeczkę taką przerwę pomiędzy nagrywaniami, a czy nagraniem poprzednich odcinków i tak dalej. Z tego względu, iż mało czasu mam aktualnie w weekendy, także chodzę do szkoły i musiałem zrobić większy zapas odcinków też niestety. A także szykuje mi się prawdopodobnie remont łazienki w moim domu i może być aczkolwiek problematycznie za niedługo nagrywać, więc niestety muszę zrobić w razie czego taki większy zapas odcinków i to taki naprawdę znacznie większy. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi to za złe. Zresztą ta informacja będzie znacznie wcześniej w odcinku, a czy w serii pogadanki z widzami. Tam są bandyci. Tu są te cholerne dziki. Ile mam nauki? No, trochę mi brakuje. No, niestety mi brakuje sporo. Żebym się nauczył następnego stylu walki bronią jednoręczną. A czy będzie sens po prostu nosić tą broń? Bo to wymagana siła jest 50. A ja mam 25. Mam dylemat. I nie wiem, czy ani także nie potrzebuję przypadkiem zręczności, jeżeli chciałbym nosić właśnie tą ową broń. Dobra. On chyba chciał, żebyśmy coś tam dla niego zrobili, żebyśmy mogli uwolnić tamte zombie od szponów Beliara i tak dalej. W międzyczasie pogadamy jeszcze z tym kolesiem w sprawie tej broni. Bo w sumie czemu by nie? Die Legende sprach voll und ganz der Wahrheit. Die Mondklinge war da. Aber auch die untoten Schmuggler. Wahnsinn. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und wie ist die Waffe so? Darf ich sie mal sehen? Es ist schon ein verdammt edles Schwert. Aber von der Magie habe ich noch nichts mitgekriegt. Sie wirkt auch irgendwie schlaff. Hier, guck sie dir mal an. Mit schlaff kennt man sich in meinem Alter leider aus. Jaki sucher. Tatsächlich. Keine Spur von Magie. Ich denke, du musst die Klinge wieder aufladen. Ich weiß, wie sowas geht. Allerdings brauchen wir dazu einen magischen Ort. Da fällt mir nur einer ein. Und zwar der Steinkreis nördlich von hier. Aber solange da diese komischen Zombies rumstiefeln, ist der zu nichts zu gebrauchen. Oder hast du die bereits erledigt? Ja, ich weiß von der Sache. Ich wollte mich eigentlich auch schon darum kümmern. Habe es aber noch nicht wirklich getan. Dann solltest du das tun. Ich habe hier letztens einen Feuermagier in der Gegend gesehen. Der sollte dir helfen können. Ohne Steinkreis werden wir die Klinge nicht aufladen können. Naprawdę strasznie fajnie to jest zrobione. Wow, naprawdę cholernie mi się to podoba. Dobra, chodźmy tutaj. Chyba mam jakieś tam głowy. Wegen den Banditen. Konntest du schon einige von ihnen zur Strecke bringen? Ja, hier hast du ihre Köpfe, als Beweis. Gute Arbeit, hier hast du deinen Lohn. Da draußen scheint es doch mehr Banditen zu geben, als du anfangs dachtest, oder? Nun, durch dich sind es jetzt immerhin schon einige weniger. No cóż, ja wiem, gdzie są jeszcze następni bandyci, ale z tymi dzikami to byłby niezły, naprawdę, byłby porządny, niezły problem, nie wiem jak to powiedzieć, kurde, ale się zawiesiłem teraz, moja mowa być bardzo tragiczna w tym momencie, mowa ojczysta oczywiście. A ty tutaj miałeś stół alchemiczny, czyż nie? No, z niego będę mógł skorzystać. Za mało składników? Jak to? Problemy z osobami. Ten mruczał, że sobie krzyczy częściowo, przeniesiono mi na drugą stronę, czy coś takiego. Zresztą zwisa mi to tutaj praktyczna część. Mikstura składa się z trzech pazurów harpi, kości szkieleta, ognistego korzenia i mikstury leczniczej.
Trzech pazurów harpi, tak? A ile ja mam pazurów harpi? O ile mam? Żadne mieszki mnie nie interesują. A grabie bla bla bla. Pazury harpi mam. Aha, no jak na zoś brakuje mi jednej sztuki. Czyli co? Całą drogę będę musiał iść tam, żeby pokonać jeszcze jedną harpię. Dobra, to ja idę poszukać tam jeszcze innej harpi i widzimy się tutaj za momencik. Dobra, włącz jeszcze nagrywanie, żeby wam pokazać jedną rzecz, o której nie pomyślałem. Teraz dopiero zauważyłem, że kurde, tutaj można wejść. Tutaj poniżej, na tych schodkach, gdzie jest właśnie to drzewo, była goblińska jagoda, w razie czego. Ale chyba poza tą goblińską jagodą nie ma tutaj nic bardziej ciekawego, interesującego dla nas. Ale jeszcze się rozejrzymy teraz, bo tutaj się bardziej nie rozglądałem. Dobra, gdzie tu jesteś? Cholero, jakiś, nie wiem, coś bardzo fajnego. Ej, no, są tutaj potwory. Co ja teraz znalazłem? Rany, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Że też wcześniej tutaj tego nie zauważyłem, nie pomyślałem o tym. Okej, mi to bardzo pasuje. To już mniej mi pasuje to. Jeb. Gin, panie ścierwojadzie, nie interesuje mnie to. Brakuje jeszcze niecałe 1000 punktów doświadczenia. Nie, chcę tylko jednego. Okej. Maksymalne skupienie podczas walki z panim ścierwojadem. W sumie to nie jest taki słaby ścierwojad, to jest jeden z tych mocniejszych gnoi. Okej, chodź gnoju. Mam dylemat, na co przeznaczyć pieniążki, czy na lepszy pancerz, czy na miksurę dające mi trwałe bonusy do statystyk. Ale jeszcze się zobaczy. Może na to i na to mi starczy. A chodź, gnoju. Dobra. Krwepica to jest dla nas nic. A co to tutaj jeszcze robisz? Tam jest więcej ścierwojadów, kurde. Nie zdawałem sobie sprawy, że aż tyle tego tutaj jest. A, nienawidzę. No i teraz się nie uderzę, co? Okej. Mięso kopacza. Wolna jagoda, niestety. Ale może coś tutaj będzie. Jak wie, to przynajmniej punktu doświadczenia naprawdę sporo sobie nabijemy. O, chodź. Tam jest jakiś mocniejszy przeciwnik, jakby nie patrzeć dla nas. Dobra, póki co zwiedzimy sobie to cały teren tutaj na wizji, jeżeli no nic nie będzie, no trudno, jeżeli coś będzie, to będzie fajnie, ale to zrobię cięcie i po prostu się widzimy przy stole alchemicznym. Okej. No chodź, panie. Chciałoby się, co? No, uderzył mnie. Cholera mi uderzył tylko raz, nie? I takie obrażenie mi zrobiła. No chodź gnoju, dawaj, jeden na jednego. Zresztą zobaczę, jak
bo nam będzie nasycana tą magią. Czy będzie mi się bardziej opłacało zainwestować w lepszy styl walki, czy po prostu w siłę, czy tam w zręczność, żeby tą broń nosić. Okej. Okay. Masz, no i masz. Gin. Zobaczy się punktów. I został nam jeszcze jeden gnój. Tam jeszcze jeden. Okej. Okay. Dawaj. No, mój błąd. Zlamiłem strasznie teraz. Dobra, chodź gnoju, pokonam cię. O! Przypomniało mi się, polny pełzarz to był. Tak, to był polny pełzarz. Ja pozwolę sobie. Dobra. Ledwo co znowu? Mam niby tą miksturę pod zręczność, ale wolę sobie zachować później. Premier do maksymalnych punktów trafi. Może się to na coś przydać, więc wolałbym tego nie używać. A tutaj nie mam nic fajnego. Trochę mogę zjeść. Dobra, pochodzimy sobie dalej do tego polnego pełzacza. Jeżeli będzie naprawdę ciężka walka. Tam jest tego więcej. Pokonanie, ale czy jest tam coś ciekawego? Ciekawe. Poczekajcie, przejdziemy się po prostu, sprawdzimy, co tam do końca jest. Nie mam ochoty tak walczyć trochę z nimi, ale jeżeli coś ciekawego tutaj będzie... Bandyta, szef bandytów. To może być bardzo interesujące, co tutaj jest. Jeszcze tutaj jest sporo rzeczy. Raczej nie sporo. Ale wiecie co, to zrobię tutaj malutkie cięcie, smoczy korzeń i gobliskie jagody. Dobra, to będziemy musieli tutaj wszystko powybijać. Ja zrobię cięcie i widzimy się za moment znowu. Dobra ludzie, powiem wam, że można zaczynać... czemu teraz jest właściwie to, a nie tam... Nie siedzę przy tych szefach bandytów. Dlaczego? Ponieważ... po cholera mam się męczyć, jak za niedługo może będę miał lepszą broń, albo więcej punktów posługiwania się bronią jednoręczną, więc... jak to było? Pazury harpi... Raz... Dwa... Trzy... Pazury, kość szkieletu, ognisty korzeń i mikstura lecznicza. I czy to jest dobra mikstura? Chyba dobrze, no. Ale to się zaraz przekonamy. Najwyżej nie będę robił save'ów. Po prostu idziemy do tamtego miejsca. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Oby nam wyszło.
Też głupi, jak byłem w tamtych rejonach, to mogę powoławiać ryby, bo za to można naprawdę sporo hajsu także zyskać. A hajs nam by się sprzedał albo na zbroję, albo na mikstury podwyższające statystyki. Głupi, ja nie pomyślałem po prostu o tym, ale to po prostu się nadrobi pomiędzy odcinkami, tak myślę. I o ile będzie to konieczne. Myślę, że raczej już dużo nam nie zostało tego gameplayu właśnie z tej modyfikacji. Myślę, że tak. Postaram się zrobić wszystko, to tak myślę, że do 8 odcinków i będzie koniec. I czkawka, kurde, mi przy łapie. Okej. Okay. A to było tutaj, tutaj wszystko wybite, tak? Okej. Okay. Dobra, to jest tutaj wszystko wybite. Wypiłem i teraz mogę zabić, tak? O kurde! Okej. Czyli będziemy ich po prostu wybijać. I czy... Dylemat, czy robić znowu cięcie? No właśnie, będę musiał robić chyba cięcie. Znowu będę musiał robić cięcie, bo to mi zajmie cholernie dużo czasu, zanim powybiję te zombiaki. To widzimy się znowu za moment.